No to miejsce też mógłbym polecić, jeżeli chcecie takiego brytyjskiego fish and chipsa spróbować. Zobaczcie, ile tu jest ludzi, można na zewnątrz usiąść. Wiem, fish and chips nie może konkurować z rybami serwowanymi gdzieś w krajach śródziemnomorskich. No, oczywiście w innej formie, a nie w panierce i smażonej. A czy Szkocja może być ciekawa? No ja myślę, że bardzo ciekawa i właśnie w swoich filmach staram się Wam to udowadniać. Teraz jesteśmy na poobiednim spacerku, na tak zwane New Haven. To jest miejsce, gdzie tutaj widzicie taki mały porcik. Właściciele małych kutrów, małych łódek wypływają sobie albo to na połowy ryb, albo nawet turystów tutaj przewożą do sobie. Można wykupić jakąś wycieczkę taką po tej zatoce, bo tutaj mamy wyjście na zatokę tak naprawdę. Nie na pełne morze, tylko na zatokę Firth of Forth. No i można sobie wykupić taki rejsik. Fajna sprawa na pewno. A tak w ogóle rzecz biorąc, no to wracając do tego pierwszego tematu, gdzie mówimy, o tutaj mamy latarnię morską, nadal działającą. Później tam o niej więcej powiem. Tam idę teraz w stronę mojej rodzinki, chcę ich dogonić. No, moi drodzy, tak, Szkocja może być ciekawa i udowodniło mi to te moje, znaczy szczególnie te dwa ostatnie lata, kiedy powiedzmy świat był od turystyki zamknięty i tak naprawdę no ciężko było gdziekolwiek poza granicę kraju, w którym się mieszka, wyjechać. No ja osobiście rzecz biorąc wiem, że można było wyjechać i ludzie wyjeżdżali, no ale było to utrudnione, tak, umówmy się. No i wtedy przez te dwa lata mi tak naprawdę dały tak dobrze poznać Szkocję, tak naprawdę na maksa Szkocję poznać, że tak powiem. Ja zauważyłem dopiero te uroki Szkocji, bo no wcześniej po prostu jeździłem sobie gdzieś tam od czasu do czasu, jeździliśmy po Szkocji, ale głównie to się skupiałem na tym, żeby jechać gdzieś w ciepłe kraje, na jakieś wakacje, wycieczki. Natomiast przez te dwa lata tak ostro, żeśmy zeksplorowali Szkocję, że tak powiem, zobaczyliśmy jej uroki, zobaczyliśmy najbardziej dzikie miejsca, zobaczyliśmy miejsca, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia i po prostu zacząłem doceniać ten kraj jeszcze bardziej. Palm trees, warm breeze, yeah, that's just my vibe. Właśnie ja przyjechałem do Szkocji 13 lat temu, to myślałem, że po prostu będę tutaj pracować, czy tam tak jak teraz prowadzę jakieś tam własne biznesy małe i po prostu tu będę sobie pracować, a będę sobie śmigać, zabierać rodzinkę i śmigać gdzieś tam po świecie. Azja, Afryka, czy może Ameryka Północna, no bo to są takie modne kierunki, i które oczywiście chcę odwiedzić, to nie budzi wątpliwości, chcę je też eksplorować, nie mam żadnych wątpliwości, ale myślałem, że w Szkocji, no co ja mogę zobaczyć, jakieś jeziora, lasy, mniejsze góry i nic ciekawego, no ale tak jak mówię, jak przeeksplorowałem przez te ostatnie dwa lata tak naprawdę dość dokładnie Szkocji, nie tak dokładnie jak chcemy, bo w tym roku będziemy kontynuować naszą eksplorację Szkocji, będziemy tam wyruszać na wyspy, a tych wysp jest 800 w Szkocji, oczywiście wszystkich nie zwiedzimy, ale jakąś tam część z tych 800 wysp na pewno sobie zobaczymy. Także tak, Szkocja jest super i uważam, że każdy podróżnik powinien ją odkryć. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś tam to, co nam się udało już w tamtym roku zobaczyć, no to zapraszam Was na filmy, playlistę wklejam tutaj w zakładce. Natomiast zapraszam Was do subskrypcji, żebyście zobaczyli nasze dalsze eksploracje Szkocji, takich miejsc, których na pewno nie widzieliście nigdzie w przewodnikach, no bo co Wam w przewodnikach pokażą? Pokażą Wam w przewodnikach główne miasta i jakieś największe atrakcje Szkocji. To nie jest Szkocja. Szkocja jest tam, gdzie po prostu jedziecie sami, gdzie schodzicie ze szlaków turystycznych. Tam jest właśnie Szkocja. A tutaj mój syn trenuje sobie równowagę, stoi sobie na kamieniu, chodzi sobie po kamieniach, trenuje sobie równowagę.
no niech trenuje, tak? No, na pewno mu to się przyda. Jak już wspomniałem, jesteśmy na poobiednim spacerku, jesteśmy w dzielnicy New Haven. To mniej więcej 3 km od centrum miasta Edynburga i od takiego znanego dużego parku Victoria Park, kiedyś New Haven. Właśnie ta okolica, w której jesteśmy, to była wioska i port, właśnie New Haven Port. Natomiast na dzień dzisiejszy, tak jak wspomniałem, jest to dzielnica Edynburga. Jest to obszar, który jest właśnie poddany tak zwanej szczególnej ochronie. Jeden z 40 takich obszarów w Edynburgu. W zasadzie jest to miejsce, o którym w sumie no nie ma co dużo opowiadać. Jak widzicie, jest charakterystyczna architektura, charakterystyczna dla portu Firth of Forth, wychodzącego na zatokę Firth of Forth. To, o czym wspominałem i to, co na początku filmu wam pokazywałem, te małe kutry rybackie, te małe stateczki. No właśnie taka architektura występuje w tych małych szkockich portach rybackich. Natomiast tak jak mówiłem, nie ma tutaj co dużo opowiadać o tym miejscu, jakichś danych historycznych wam podawać, ale polecam upajać się właśnie widokami, jakie tu są, bo jest naprawdę pięknie. Tutaj dużo ludzi przychodzi w sobotnie czy tam w niedzielne popołudnie, oczywiście jak pogoda służy, przychodzą z dzieciakami, z psami, ludzie się opalają, relaksują. No a teraz zapraszam was do kilku fajnych ujęć, żebyście sobie uprzyjemnili w tych trudnych, powiedzmy, skomplikowanych czasach. No troszkę się po prostu oderwali od problemów. To zostawiam was teraz z pięknymi ujęciami i z piękną muzyką. I zapraszam was na kolejny film, który pojawi się już wkrótce. Palm trees, warm breeze, yeah, that's just my vibe. Long hair, ocean air, yeah, it feels just right. Phone in the midnight spot, driving down the coast, yeah, it's too damn hot. I said I'd call you back, I guess I forgot. Hitting in the phone in the midnight spot, driving down the coast, yeah, it's too damn hot. I said I'd call you back. Oj, tu właśnie jest ta smażalnia ryb i stąd wydobywa się ten wspaniały zapach, właśnie ten zapach, który dopełnia tego nadmorskiego klimatu. New Haven Fish Market. Może budynek wygląda jak jakieś baraki albo magazyny, ale jak na brytyjskie standardy, to uwierzcie, ta ryba tutaj jest naprawdę niezła. No, mówmy się, to jest ryba smażona, to nie jest ryba grillowana czy jakoś inaczej przyrządzana, ale jest dobra. Można tam zjeść dorsza, można tam zjeść pollock, bodajże, nie pamiętam jak to jest po polsku. No i jest tam jeszcze parę innych gatunków. Hot dog też jest. Także no to miejsce też mógłbym polecić, jeżeli chcecie takiego brytyjskiego fish and chipsa spróbować. Zobaczcie, ile tu jest ludzi, można na zewnątrz usiąść. To takiego dobrego fish and chipsa brytyjskiego możecie tutaj spokojnie spróbować. I tak jak mówię, wiem, fish and chips nie może konkurować z rybami serwowanymi gdzieś w krajach śródziemnomorskich. No, oczywiście w innej formie, a nie w panierce i smażonej, ale na pewno tutejszy fish and chips może konkurować z brytyjskimi fish and chipsami. Są naprawdę dobre.